Bardzo się cieszymy z dzisiejszego spotkania. Władze miasta, pan prezydent Zembaczyński i pan prezydent Kawałko przedstawiły nam koncepcję wykorzystania skrzyżowania, zamiany tej infrastruktury w rondo, a w zasadzie w rondo i pętle, czyli dwa ronda. Wszystko to jest niezwykle ważne. My, środowisko Politechniki Opolskiej, wiemy, jak trudno jest wyjechać, dojechać do naszej uczelni. To rondo pomoże unikać potencjalnym wypadkom, stłuczkom, których, jak też wszyscy wiemy, nie brakuje. Nie wyobrażam sobie także łamania przepisów przez naszą młodzież, ale też pracowników, skrótów, które, no, co by nie mówić, po dziś dzień mają miejsce. To wszystko z pożytkiem dla przede wszystkim młodzieży, ale całej naszej społeczności. Przedstawione w dzisiejszym spotkaniu prace koncepcyjne, właściwie wielowariantowe, po dzisiejszej dyskusji zamykają sprawę wyboru wariantu, a więc tu już nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast otwierają prace projektowe, które potrwają około roku, tak żebyśmy w budżecie Anno Domini 2015, który jeszcze my przygotujemy, mieli finansowanie tego projektu, a roboty fizyczne mogą się zacząć w drugiej połowie, na początku drugiej połowy przyszłego roku. Jest to taki, wydaje się pozornie, odległy termin, ale ponieważ wchodzimy na grunty prywatne, wymaga to wywłaszczenia i pewnych procedur. Projekt jest przebogaty, bardzo funkcjonalny, najlepszy z możliwych, jakie można było opracować. Liczy się Politechnika.